Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić recenzji kamerce GoPro Hero 10. Jest to tak naprawdę sen i marzenie wielu Polaków, żeby tego typu kamerę nabyć, ale czy tak naprawdę to wywnioskujecie z mojej recenzji, którą Wam przedstawiam? Powiem tylko w skrócie, że kamera ta tak naprawdę nadaje się do ujęć, które są dynamiczne gdzieś tam w ruchu, w biegu. Z pewnością nie nadaje się ona do blogowania, do nagrywania materiałów powyżej 15-20 minut w sposób statyczny. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, częstym tematem w przypadku kamery GoPro, a tym bardziej dziesiątki, dziewiątki, pojawia się informacja, że te kamery się nagrzewają, że jest problem z nimi, że się zawieszają. No to jest prawda. Ja osobiście powiem Wam tak, mam tą kamerę ustawioną teraz w trybie takim stacjonarnym. Próbowałem nagrywać gdzieś tam jakiś odcinek taki do 15 minut. No i niestety kamera się zawiesza. 7 minut, nie wiem czy mi się uda to złapać tutaj, ten czas, o widać, 7 minut 35 i niestety nie możemy tej kamery w żaden sposób wyłączyć, ona w ogóle nie reaguje. Przy okazji mamy takie urządzenie, spadamy jej, czy nie ma jakiejś choroby te, czy tu nie mamy jakiejś choroby, widzimy, że jest 43 stopnie, sprawdzimy sobie jeszcze z tej strony. Tu nawet nam wybiło już 50 stopni. Także to jest materiał, który wykorzystam przy moim takiej opinii odnośnie tej kamery, co o niej sądzę. Ale tak widzicie, no niestety tego typu kamerka nie radzi sobie w warunkach domowych, wykorzystywana do blogowania. Smutne to jest, ponieważ już któryś raz nagrywam materiał, który chciałem właśnie nagrać dzięki tej kamerce i niestety pomimo tego, że kosztuje ona kolosalne pieniądze, nie sprawdza się w tym zakresie. Oczywiście znajdą się osoby zaraz, które powiedzą: słuchaj, to jest kamera do sportów i tak dalej. No ale pytanie, co się będzie działo tak naprawdę w momencie, kiedy będziemy mieli na zewnątrz 40 stopni ciepła i będziemy chcieli, powiedzmy, no, nagrać coś sportowego. No sama ta temperatura 40 stopni na zewnątrz już zabije nam naszą kamerę, a co dopiero w momencie, kiedy się zatrzymamy. No chyba, że będziemy wiecznie w biegu i mieli wentylator jakiś specjalny założony. Ale chyba tu nie o to w tym chodzi. Także nasza kamera niestety nie reaguje. Jak widzicie, wyłączyć też i nie można. Już tak od kilku minut. I dodatkowo temperaturkę jeszcze jej zmierzymy, bo może mamy, jak widzimy, 52 stopnie. Jest to jakaś porażka po prostu. Także mówię, wykorzystam ten materiał w przypadku najbliższej opinii na temat tej kamery i tego, co można, do czego można ją wykorzystać, a do czego też ewentualnie nie. Kolejna kwestia, jak widzicie, moja kamera jest wyposażona w tak zwany Media Mod. Kupiłem to z uwagi na to, że chciałem poprawić jakość nagrywanych materiałów, wykorzystując właśnie tutaj ten głośnik. Powiem Wam tak, że oczywiście poprawia się troszeczkę ten głos, ten dźwięk się poprawia, jest on nieco lepszy. Rewelacji nie ma, bo jest to jakiś tam dźwięk plastikowy tak naprawdę, także szału jakiegoś wielkiego nie ma, ale moim głównym założeniem było to, żeby ten Media Mod wykorzystać w taki sposób, że mogę ładować tą kamerkę poprzez złącze tutaj to C, które jest. I powiem Wam tak, że no niestety to złącze C niestety nie sprawdza się w żaden sposób, bo w momencie, kiedy zaczynacie ładować tą kamerkę tutaj poprzez to złącze C, okazuje się, że Wasza kamera do momentu, powiedzmy tam 80-90%, w jakiś sposób się ładuje, ale przy samym końcu już zaczyna się przegrzewać i rozładowuje Waszą baterię, co świadczyłoby na to, że wykorzystanie tego Media Modu jest no niestety jakąś porażką. Także nie polecam samego Media Modu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, żeby nagrywać jakiekolwiek materiały, żeby ładować tą kamerkę, musicie za każdym razem z tego Media Modu wyjąć Waszą kamerkę, tak jak teraz. Wyjąć tą kamerkę i dopiero w tym momencie możemy podłączyć się tutaj pod to gniazdo USB-C, żeby naładować baterię. To jest jakaś totalna chyba porażka, chyba i bzdura, którą nam GoPro zaoferowało, ponieważ tak mówię, korzystając z tego Media Modu powinienem być bardzo zadowolony, powinienem wykorzystywać tutaj to gniazdo, a tak nie jest.
Mam taką ładowarkę, w którą ładuję baterię. Oczywiście ona się sprawdza, nie ma żadnego problemu. Ładuje do pewnego momentu, wyłącza się i wszystko jest ok. Ale trudno jest za każdym razem wyjmować baterię z kamery, rozpinać media mod, żeby dokonać ładowania baterii. Ja sobie jeszcze przed wyłączeniem tej kamery zmierzę temperaturę jej, ponieważ ta część jest tutaj też bardzo ciepła. Jak widzicie, mamy już cały czas 52 stopnie. Kamera nie chce się wyłączyć. No i niestety musimy wyjąć baterię, żeby ją w jakiś sposób wychłodzić, tą kamerkę, żeby znowu zaczęła nam działać. Osoby, które będą negowały tą kamerę i będą negowały moją recenzję, moją opinię i powiedzą, że kamera jest super, że prawdopodobnie nie mam aktualizowanego softu, to od razu uprzedzam, że soft jest zaktualizowany, wszystko jest jak najbardziej na miejscu. Jedyną rzeczą, którą zakupiłem w tym samym zestawie, to jest ten tak zwany, nazwijmy to w uproszczeniu, ten patyk selfie. On jest bardzo fajnie wykonany, ponieważ jest to z tworzywa sztucznego, jest to bardzo lekkie. Pełen zakres regulacji jest, można to potraktować jako tak zwany stojak, taki powiedzmy nabiórkowy, gdzie zamontujemy sobie naszą kamerkę. No, opcji jest mnóstwo, można poprzez to ramię, które jest regulowane w dowolny sposób, ładnie sobie ustawić tą kamerę, powiedzmy w przypadku blogowania, gdybyśmy chcieli blogować. Ale tak jak mówię, no co z tego, że mamy zestaw GoPro, który jest nowym zestawem, niedawno zakupionym, który grzeje się niemiłosiernie, pomimo tego, że mamy ustawione ustawienia statyczne, bo jest taki tryb tak zwany statyczny, widzicie, on się wyróżnia tym, że ma tutaj gdzieś taką żółtą kropkę. Wtedy jest odciążany procesor, ponieważ nie ma tego trybu drgań włączonego. Większość tych, powiedzmy, jakichś takich ustawień, które generują obciążenie procesora, są wyłączone, ale jak widzimy, no, nawet podczas takiego głupiego nagrywania jakiegoś, powiedzmy, kilkuminutowego do pół godziny blogowania powoduje, że nasza kamerka zaraz chyba wybuchnie, bo mamy już 53-54 stopnie. Dla przykładu zmierzymy biurko. Biurko ma 21, a tu mamy 53. Ok, wydaje mi się, że to chyba na tyle w kwestii tej kamery. Czy warto ją kupić? Chyba nie warto, szczerze mówiąc, bo wydana kasa za kamerkę, za kilka tysięcy za tego typu kamerę, jest wyrzuconą kasą w błoto, chyba że gdzieś na jakimś stoku przy minus 40 stopni dla narciarza, który pędzi na swoich nartach 130 km na godzinę, ona się może sprawdzić. Ewentualnie jak ją wystawimy gdzieś na zewnątrz samochodu, jedziemy 150 km na godzinę, może się sprawdzić. Motocykle, rowery, gdzieś tam powiedzmy w jakimś mocnym biegu, to jak najbardziej, ale w działaniach takich, powiedzmy, vlogowych, statycznych, to jest totalne chyba nieporozumienie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Wypowiedzcie się na temat tej kamerki, co o niej sądzicie. Trzymajcie się, cześć.